Pierwsze prace na placu budowy nowego centrum rozpoczęły się na początku września. Obecnie widać już słupy konstrukcyjne, a z tygodnia na tydzień prace są coraz bardziej zaawansowane. Według inwestorów wkrótce dojdzie do montażu dachu. Nie zabraknie tu rozwiązań ekologicznych. Wiele rozwiązań proekologicznych, z których jesteśmy dumni, od paneli solarnych, przez materiały wykorzystywane z recyklingu do budowy, także wykorzystywanie wody deszczowej dla podlewania i dla łazienek. Centrum o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych pomieści 40 sklepów. Dla niektórych marek będzie to debiut w naszym regionie. Wiele marek, których nie ma nie tylko w mieście, ale nawet w regionie, jak chociażby Jula czy Decathlon, otworzą tutaj swoje sklepy. 3, 4. I już wszystko stało się jasne. Nieprzypadkowa jest nazwa nowego parku handlowego. Pierwotnie miał się nazywać Gorzów Power Center. Ostatecznie będzie to Silvana. Nazwa nawiązuje do zakładów przemysłu jedwabniczego, które działały w Gorzowie od 1949 roku. Były jednym z najważniejszych przedsiębiorstw w mieście. W latach 60. i 70. zakład zatrudniał ponad 3400 osób. Upadł w 2014 roku. Funkcjonowała tutaj ponad 60 lat fabryka, która dawała swego czasu pracę tysiącom ludzi. I myślę, że na trwałe związała się z historią wielu rodzin, wielu mieszkańców tego miasta. Bezpośrednio zatrudnienie w nowym parku handlowym znajdzie około 150 osób. Nowe miejsca pracy cieszą władze Gorzowa. Sam ten obiekt, który już dzisiaj powstaje, będzie tak potężnym centrum handlowym, że nie wydaje mi się, żeby w najbliższej okolicy powstawało coś równie dużego. Natomiast potencjał miasta jest cały czas rozwojowy, więc nie wykluczamy, że w przyszłości jak najbardziej kolejne centra handlowe będą powstawały. Według inwestora park będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Na klientów będzie czekać tu 800 miejsc parkingowych, a mieszkańcy innych części miasta będą mogli dojechać tu tramwajem. Park handlowy Silvana ma być gotowy na koniec przyszłego roku. Patryk Głażewski, Informacje Lubuskie.